Poglądy i osądy. Dzień dobry Pani Katarzyno. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Likwidacja biura Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Opolu to jest duża strata? Na pewno jest strata, bo to biuro zawsze uczestniczyło w rozmowach, które prowadziliśmy z inwestorami, czyli nasze centrum obsługi inwestora i eksportera. Zawsze był człowiek na miejscu, który mógł w imieniu strefy z jej upoważnienia jakieś decyzje podjąć, uzupełnić dokumenty, pomóc w tym procesie pozyskiwania inwestora. Czyli przyjeżdżał inwestor do Was, zabieraliście go do biura i z pracownikiem biura jechaliście oglądać działki? Dokładnie, albo były spotkania w urzędach pracy czy w centrach kształcenia, które też inwestorzy, że chętnie, zwłaszcza z tej branży produkcyjnej, oglądają. I to zawsze była ta osoba, która tę strefę tu na miejscu, w każdym momencie, bo Wałbrzych jest dość daleko, więc w każdym momencie tutaj reprezentowała. A zamknięcie biura to było dla was zaskoczenie? No było. E, nie, nie było sygnału wcześniej? Nie było, nie było tego sygnału, to prawda. No, oficjalna wersja jest taka, że podobno biuro było nieefektywne. To każdy pracodawca ocenia swoich pracowników. Myśmy w tym biurze mieli partnera to na pewno. I dlatego z naszej strony jest dążenie do tego i starania o to, żeby to biuro przywrócić. 13 lipca było w, Urzędu, w urzędzie marszałkowskim spotkanie z prezesem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Złożyliśmy takie pismo kolejne zresztą z tego co wiem, bo w czerwcu było już jedno składane z taką propozycją. Jak z tej sytuacji wybrnąć i jak to dalej poprowadzić? Zaoferowaliśmy m.in. możliwość korzystania z naszych pomieszczeń w kwestiach lokalowych, na przykład. Czyli byłoby taniej dla strefy. I wygodniej, znaczy poręczniej, tak? Jeśli to jest kwestia istnienia biura, to zawsze można skorzystać z naszych pomieszczeń, z naszej infrastruktury, powiedzmy, z pomocy pracowników, którzy w każdej chwili mogą się włączyć w jakieś działania strefy. Takich pytań inwestorskich jest dużo bardzo dużo, coraz więcej. W ostatnich latach z roku na rok tych pytań inwestorskich jest więcej. W ubiegłym roku takich, z, takiego zainteresowania ze strony inwestorów mieliśmy 123 przypadki. W tym roku mamy już 74 do końca czerwca. Więc jakby proporcjonalnie wzrasta jeszcze kilka lat temu to było kilkadziesiąt przypadków rocznie. Więc zainteresowanie jest, a też rośnie liczba tych już konkretnych efektów spotkań. Decyzji lokalizacyjnych. decyzji Tak, tak bo powiedzieć. później swoją drogą jest ten proces Inwestycyjny, czyli zainteresowanie, jakiś kontakt ze strony inwestora, czy z paizu, czy właśnie ze strefy. A potem jest kwestia umówienia na przykład spotkań z tymi wszystkimi instytucjami, jednostkami, których inwe które inwestor chce po drodze, że tak powiem, sprawdzić, zbadać, zapytać osobiście. A czego szukają ci inwestorzy? Tylko terenów, czy mają też inne oczekiwania? No, na przykład, ostatnio, terenów mamy na myśli grunty, tak, na których mogą po, postawić swoje fabryki, ale przykład ostatniej inwestycji, czyli firmy Heniges amerykańskiej, która y, ma zamiar się ulokować w prudniku, pokazuje, że na przykład szukają hal. Tak, tam było konkretne zapotrzebowanie. Firma chciała zobaczyć, czy, chciała, czy rozważała inwestycje, ale w gotowych już halach, które mogła dostosować do swoich potrzeb. I tam w Prudniku taka możliwość jest. Tam w Prudniku są hale po Froteksie, które do końca e, ubiegłego roku były zajęte przez jeszcze innego inwestora. E, no i te hale w tej chwili dostosowuje, czy remontuje gmina Prudnik e, i te hale we wrześniu ma przejąć amerykański inwestor. Także zapytania są różne, to trochę zależy od branży, od którą reprezentuje inwestor. A te branże są różne, bo bardzo dużym zainteresowaniem w ostatnim czasie o opolszczyzna cieszy się branży motoryzacyjnej. Te dwie ostatnie inwestycje, o których informowaliśmy, czyli firma IFA, która wskazała i zdecydowała się na lokalizację w ujeździe, i firma Heniges w Prudniku, no to są właśnie firmy, które kooperują z branżą motoryzacyjną. Ale jest też branża maszynowa, jest też branża spożywcza. Tych inwestorów naprawdę jest dużo. Inwestorzy pytają też o takie szeroko rozumiane otoczenie biznesu, choćby o to, czy będą kadry. No właśnie, dlatego na przykład są organizowane spotkania z urzędami pracy, są organizowane spotkania w centrach kształcenia ustawicznego, gdzie inwestorzy chcą sprawdzić, czy przyszłe ewentualne kadry są dobrze warsztatowo szkolone, ale są też takie przypadki, ja sobie przypominam z otwarcia czy zmurowania kamienia węgielnego w firmie, w ujeździe, gdzie inwestor w ramach tych swoich kolejnych wizyt inwestorskich, bo ich jest sporo, zanim dojdzie do zainwestowania, to jest proces długotrwały, inwestor po prostu chciał się przejechać po Polszczyźnie, po regionie, w którym, który brał poważnie pod uwagę, żeby zobaczyć, jak on wygląda. I pamiętam, że. Niemiecki bodaj y, właściciel firmy matki powiedział, że kiedy zobaczył dom, zadbane domostwa na Opolszczyźnie, to wiedział, że to są, że mieszkają w nich ludzie, którym można powierzyć poważne zadania, i dlatego między innymi zdecydował się na inwestowanie na Opolszczyźnie. Także tych detali, które wyłapują inwestorzy jest całe mnóstwo. Wizerunkowych w tym przypadku nawet. Takich społecznościowych bym powiedziała. A czy jest to co pytać? Dużo mamy tych terenów? Mamy dużo. W tej chwili w, w samych strefach ekonomicznych, których na opolszczyźnie jest 3, jest ponad 1100 hektarów, z czego 700, około 740 jest jeszcze wa, e, wolnych. A e, opolszczyzna, właściwie strefy ekonomiczne, starają się o włączenie kolejnych e, obszarów, bo zawsze lepiej jest móc pokazać więcej. Więc e, około 200 hektarów wskazanych przez strefy i uzgodnionych z samorządami czeka na to włączenie, na tę decyzję centralną. To się trochę Przeciąga. No to między innymi ta, te hale w Prudniku. Między innymi hale w Prudniku, ale między innymi też na przykład teren w Oleśnie, gdzie no, samorząd mocno zabiega o to, żeby ten teren został włączony, bo tam też jest już inwestor, który jest zainteresowany tym terenem. Teren, teren jest bardzo dobrze przygotowany do wejścia inwestora, inwestor jest nim poważnie zainteresowany, no ale warunkiem jest to, żeby ten teren był w strefie, bo to są korzyści dla inwestora. Mówi pani o dobrze przygotowanym terenie. Mamy takie tereny, które nie są uzbrojone, one są w strefie, ale trzeba tam jeszcze zainwestować sporo pieniędzy w drogi, w media. No to, tak, tak. Stan terenów, jak mi przekazali nasi specjaliści, którzy zajmują się inwestorami, jest różny w tym sensie, że są tereny dobrze przygotowane, bardzo dobrze są częściowo, ale to, to też jest tak, że jeśli wchodzi inwestor, to on ma jakieś swoje wymagania jednej firmie potrzebne jest większe, są potrzebne większe są dostawy wody innej większe dostawy prądu więc to jest trochę tak że nawet jeśli teren jest przygotowany to potem trzeba na przykład dozbroić go tak przygotować bardziej na potrzeby konkretnej firmy coś się kroi w najbliższym czasie zawsze coś się kroi mamy tak jak powiedziałem oprócz tego ujazdu w tym tygodniu jeszcze no To dajcie nam Państwo trochę czasu, żebyśmy przekonali tych inwestorów, ale tak, kroi się, bo tak jak wspomniałam, od początku roku do końca czerwca 74, tak zwane projekty inwestycyjne, czyli de facto zapytania inwestorów o możliwość zainwestowania u nas. Do tej pory w, w tym roku 7 firm zdecydowało się na, na to, żeby w, na opolszczyźnie zainwestować, m.in. właśnie IFA czy, czy Amerykanie w Prudniku. To jest proces długotrwały. Na przykład firma Heniges po raz pierwszy skontaktowała się z nami w jesienią 2014 roku, a decyzja o tym, że u nas zainwestuje zapadła w kwietniu, taka ostateczna tego roku, więc na to trzeba trochę czasu dać inwestorowi i trzeba mu wiele rzeczy wyjaśnić, przedstawić, podać, poinformować. Ale wygląda na to, że opolszczyzna się wreszcie doczekała. Szukali inwestorzy kiedyś gdzie indziej, teraz szukają u nas. No tak, bo słychać, że w sąsiednich rejonach zrobiło się trochę ciasno. U nas ciągle atutem są koszty pracy, które są niższe odrobinę niż w sąsiednich regionach, ale tych atutów opolszczyzny jest trochę więcej, bo na przykład mamy dobre położenie między Czechami, między Niemcami, między tymi dużymi regionami. Jest autostrada A4, jest dobre skomunikowanie z drogami krajowymi czasem, a tych inwestorów z kapitałem niemieckim jest sporo na Opolszczyźnie, więc pojawia się też argument, że to mamy kadry, które pracują w Niemczech od lat, które znają język niemiecki, więc to też bywa argument. I mogą pracować tutaj. I mogą pracować tutaj, ale też ciekawym zjawiskiem jest to, że na przykład jeden inwestor z danego kraju powoduje, że w jakimś czasie, powiedzmy roku, roku dwóch kolejni inwestorzy z tego samego kraju decydują się na to, żeby wejść również na ten teren. My mamy spore zainteresowanie na przykład ze Stanów Zjednoczonych. Coraz więcej tych inwestorów się pojawia. To jest tak, że ten pierwszy przeciera szlaki, sprawdza, bada i ci pozostali, ci kolejni mają jakby przeświadczenie, że ktoś już przetarł tę ścieżkę i ktoś już sprawdził ten teren. I wszystko tu działa. Zapraszamy kolejnych inwestorów. Naszym gościem była Katarzyna Kownacka OCRG. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Poglądy i osądy.